O, ej, włączyłeś mikrofon. Brawo, Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Słuchajcie, wczoraj niestety, kiedy zaczynałem nagrywać, okazało się, że miałem źle podłączony mikrofon, co poskutkowało tym, że tego przywitania nie było. Zresztą mam nadzieję, że widzieliście to już na ostatnim odcinku. Słuchajcie, dzisiaj zaczniemy sobie od tego, że płynę na płocie znowu po raz kolejny, ale mogę wam obiecać, że już jutro ruszam na szczupaki. I zanim przejdziemy do tego, jak dzisiaj będę łowił te płocie i co zmieniłem w mojej taktyce, żeby dopaść się do tych jeszcze większych płoci, chciałbym bardzo podziękować panu Michałowi Dubińskiemu i pozdrowić serdecznie. Tak jak wiecie, odnowiłem Patronite i Michał wsparł mnie bardzo mocno na tym Patronite, osiągnął najwyższy próg, próg szczupaka. Ten próg gwarantuje mu na to, że dostanie ode mnie opaskę. Michał trafi do grupy patronów, którzy oglądają częściej filmy i mają różne inne benefity. A oprócz tego właśnie pojawi się na odcinku, z przyjemnością podziękuję mu raz jeszcze i cały ten odcinek zadedykuję właśnie niemu. Dziękuję ci bardzo, kto jest zainteresowany Patronite'em, link do niego macie w opisie, tam jest wszystko napisane, co musicie wiedzieć. Tak jak widzicie, dzisiejsza pogoda jest taką mieszanką pogody poniedziałkowej i wtorkowej. W poniedziałek była przepiękna pogoda, prawie w ogóle nie wiało, było piękne słoneczko i idealnie się łowiło, idealnie dosłownie. We wtorek z kolei bardzo mocno wiało, bardzo mocno to przeszkadzało, były skoki ciśnienia, bardzo duża fala przesuwało mnie, przekręcało, różne cuda tutaj się działy, łowiło się dosyć ciężko, natomiast ryby również brały. A dzisiaj jest trochę pochmurno, ale tak jak widzicie, tego wiatru praktycznie nie ma, także będzie się łowić idealnie. Ja największą zmianę, jaką planuję dzisiaj zastosować, to po pierwsze zestaw postawię prawdopodobnie na dnie od razu, a po drugie będę nęcił tylko z procy i tylko ciecierzycą i kukurydzą. Żadnej sypkiej zanęty, żadnego atraktoru przy tej kukurydze, to wszystko pięknie pachnie, to jest dobra konserwowa kukurydza i ciecierzyca, to pięknie pachnie samo w sobie, a do tego mam oczywiście przygotowany cały zapas kukurydzy namoczonej atraktorem z różą, na którą będę łowił. Chciałbym zasypać to dno troszkę grubiej, jak zacznę nęcić, jak zacznę łowić, natomiast później co kilkanaście minut po prostu z procy 2-3 strzały, taką porządną garść tej kukurydzy i ciecierzycy, tak żeby utrzymywać tą płoć w łowisku, żeby jej nie przekarmić, żeby nie wabić tej malutkiej płoci, a oprócz tego właśnie nęcę czystą, konserwową kukurydzą, a będę łowił na mocno aromatyzowaną po to, żeby ta moja kukurydza na dnie wyróżniała się spośród tego wszystkiego, co tutaj mam. Jak wyjdzie? Nie mam zielonego pojęcia, może być przeróżnie, mogą brać świetnie, mogę złowić dzisiaj piękne płocie po cichu, bardzo po cichu. Liczę na pobicie mojej życiówki, 37 cm, kilka płoci 35 już wyjąłem. Do tego 37 jeszcze trochę. Bardzo chciałbym pobić moją życiówkę płoci, bo już bardzo dawno temu ją złowiłem. Natomiast dostałem bardzo smutną informację od człowieka wędkującego z brzegu, że wczoraj ryby brały niesamowicie, a dzisiaj jest nad wodą od ponad 2 godzin i nie miał ani jednego brania. Jak połowie ejs? Oglądajcie dalej. Dobra, jestem na miejscu, ustawiłem się dzisiaj troszkę dalej niż ostatnio, z racji tego, że nie wieje, to kotwice pozwoliły mi stanąć troszkę głębiej, także wcześniej łowiłem gdzieś na 4,5 metrach, 4,70, w tym momencie to jest 5,20, 5,30. Minimalnie dalej. Po cichu liczę, że może właśnie łowienie odrobinę głębiej na końcu tego wypłucenia, bo tutaj jest bardzo duże wypłucenie idące w stronę wody otwartej i potem puch, momentalnie spadł na kilkanaście metrów, a tam dalej jest 20 parę, 30 parę metrów głębokości. Także stoję w zasadzie na takiej krawędzi, na takim ostatnim miejscu, gdzie jest jeszcze trochę wypłucenia, gdzie jest trochę czystego piasku. Zaraz tam kawałek za mną, mówię, jest bardzo ostry spad. Czy to jest dobry pomysł? Okaże się jak najbardziej. Natomiast tak jak mówię, rozmawiałem na początku z wędkarzem, który łowi tutaj praktycznie codziennie. Mówi, że wczoraj brały pięknie, a dzisiaj z 2 godziny nie miał ani dotknięcia, ani brania na razie jeszcze. Także troszkę jestem przestraszony, natomiast no, musicie pamiętać o tym, że no, nieważne co mówią okoliczni wędkarze, no, zawsze to od was zależy i od miejsca bardzo dużo zależy, czy połapiecie, czy nie. To, że ktoś nie łapał, czy to, że ktoś super połapał, wcale nie znaczy, że wy będziecie mieli takie same wyniki. W tym momencie zarzuciłem na razie na jedną kukurydzę, minimalnie nad dnem mój zestaw stoi. No i rzeczywiście od kilkudziesięciu sekund ani dotknięcia. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie nie nęcę, na razie chwilę Otrzymam w tym miejscu. Ani cyknięcia. I teraz pytanie, czy
rzeczywiście dzisiaj tak słabo biorą, czy po prostu jednak jestem trochę za głęboko. Łapię za proce, dosłownie 2-3 strzały, dwie takie nieduże garstki, dwa nieduże koszyczki tej kukurydzy, ciecierzycy do wody, tak żeby coś się zadziało w tym miejscu. Myślę, że jeżeli są płotki w okolicy, no to podejdą, chociaż na chwilę. Jeżeli nic się nie będzie działo, wtedy przestawiam się bliżej i próbuję bliżej. Idealnie. Założyłem teraz jedną kukurydę tylko. O, i od razu branie jest. Bardzo szybko branie. Jedno duże ziarno, ale też nie wciągnięty spławik. No dobre. O, zniknął spławik. No, ale pusto. Ale przynajmniej... Przynajmniej wiem, że cokolwiek tutaj pływa, bo przynajmniej jakieś cyknięcia są. Może to po prostu kwestia czasu, może właśnie po południu zaczną brać. O, kolejne branie, bardzo szybko. Ładne wysadzenie było. Coś się dzieje jednak. Skoro podeszły małe, no to może i podeszły też większe, a te małe mnie zupełnie nie interesują dzisiaj. Przez te dwa dni nałapałem się mnóstwo ryb i wtedy starałem się łowić selektywnie, a dzisiaj już zupełnie selektywnie chcę łowić. Mam grubą kukurydzę, mam ciecierzycę i też tylko tym chcę nęcić. O, piękne branie. Jest ryba. Nie jest to potwór, ale to też nie jest chyba taka piętnasteczka. No nie jest to duża płotka. Tylko dwudziesteczka średnia, ale jest, po 30 minutach łowienia. W takim razie teraz dwie kukurydze. Czasu do czasu są brania, ale tak wybitnie delikatne, jakieś lekkie przytopienie, tak jak teraz, albo lekkie wysadzenie i zaraz zostawienie tego zupełnie. Niesamowite. Tak jakby nie dość, że małe ryby, to jeszcze do tego niegłodne. Znów wysadza lekko. Wysadza, wysadza, wysadza. I pusto. Co jest? Kurde. Jest ryba. Znowu takie samo branie. Najpierw cyknięcie, potem wysadzanie. Malutka, malutka poteczka, tak jak się mogłem spodziewać. Strzelę jeszcze ze dwie garści. I na razie naprawdę dość. Widać, że podeszły jakieś ryby. Są jakieś delikatne brania, jest tam właśnie kolejne. Ale no póki co to są raz, że małe ryby, a dwa te brania są takie, jakby te ryby naprawdę miały dość jedzenia. Na najbliższy czas, tak jakbym po świętach łowił przynajmniej. Znowu lekkie wysadzenie. I naprawdę maleńka, maleńka ryba. Ojej, zobaczcie. Myślałem, że na większej głębokości właśnie takich maluchów nie będzie, a to proszę. Nic, trzeba czekać. Jest w końcu większa ryba, oczywiście przy wyłączonej kamerze. I wychodzi na to, że to jest ładna płoć. Maleństwa, maleństwa, cykanie, zabawa. I nagle ładna ryba. Ależ chodzi. Ależ chodzi. Pięknie się kręci. Cień widziałem, także wydaje mi się, że to jest płoć. Ależ to może być naprawdę ładna ryba. Tak jest! Ależ to jest płoć, słuchajcie. Jest! 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 Wędkarstwo jest niesamowite.
Słuchajcie, wpadam na to miejsce, nie dzieje się kompletnie nic, ani brania, ani dotknięcia. 10 minut z dna, nic. Podnoszę przynętę wyżej, jakieś lekkie cyknięcie, potem 10 minut, nic. Zmieniam na jedną kukurydzę, donęcam trochę, jakaś maleńka płoteczka skubie, co chwila brania, przytopienie, wysadzenie, jakieś bzdury totalne, co drugie zacięcie puste, płoteczki po 15 cm, dno, dno, dno. I nagle, kiedy w ogóle się tego nie spodziewam, spławik się chowa, zacinam i wiecie, że ja nie przeklinam ogólnie za dużo, ale muszę przyznać wam się, że w momencie, kiedy zaciąłem tą rybę, to wymsknęło mi się małe okurcze Posejdonie. Potem 30 sekund walki z kamerą, która nie chciała się włączyć, na koniec holu udało mi się ją włączyć, no i mam w podbieraku rybę. Nie jest to największa płoć raczej w moim życiu, ale myślę, że dobre znów 35 cm. Piękna, gruba, mega waleczna płoć. Po godzinie łowienia z takimi płoteczkami nagle taka ryba. Oj, Posejdonie, Posejdonie. Przepiękna. 35 cm. Ma na pewno, może większa. Przypominam, że mój rekord to 37 cm. Nawet dzisiaj wspominałem, że marzy mi się, żeby go pobić. Nawet jeżeli ta ryba jest krótsza, to myślę, że to jest paradoksalnie największa płoć, jaką w życiu złapałem. 36 cm, czyli największa w tym sezonie i na pewno jedna z największych płoci w moim życiu. Przepiękne płocisko. Mały kleń, już mały kleń, mały jaś. Tak jest, tak jest. Yeah! Bajka. I spróbujemy dopaść jakąś fajną płotkę jeszcze dzisiaj. Oj, była niezła właśnie. Początkowo nie walczyła za mocno, a potem to już ładniejszy opór dała i spadła niestety. I jest rybka, nie za duża. Nawet mała. Oj, nie będziemy rozmawiać na ten temat. I już coś cyka. Spławik znika, a wyszedł. Lekkie wysadzenie. O, tego się bałem właśnie. Nie mam pojęcia, co tu zrobić naprawdę. To jest nie ma. Jest. O kurde. O, zobaczcie, jaka to płoć była na tym. Masakra, znowu 35. Niemożliwe. O Boże, co tu się wydarzyło? Słuchajcie, zakręciła mi się żyłka. Używam 0,20, ale jakiejś bardzo słabej firmy. No i zresztą widać, zobaczcie, co się na niej dzieje. To jest nowa żyłeczka, którą kupiłem bardzo, bardzo niedawno. I na tym zakręceniu po prostu strzeliła przy zacięciu.
spławik kręcił się, widać było, że ta ryba cały czas tam siedzi. Było też widać, że to nie jest za duża ryba, no bo bardzo delikatnie ten spławik chodził, on za chwilę wyskakiwał na powierzchnię i tak dalej. Ja szybko zmontowałem mały zestaw, ciężarek do gruntowania zestawów. Dowiązałem do niego dwa haczyki i zacząłem rzucać po prostu, żeby złapać w końcu za żyłkę. Nie chciałem wyciągać kotwic, mam tutaj zanęcone, także nie chciałem zmieniać miejsca. I słuchajcie, co się okazuje, zaczepiłem w końcu, a na końcu żyłki była kolejna piękna, gruba płoć, dobrze ponad 30 cm. Słuchajcie, oczywiście śmiechy, żarty, no ale w żadnym wypadku takie rzeczy nie powinny się wydarzać. Nie oszczędzajcie na sprzęcie, ja zawsze to powtarzam. Czasami lepiej odłożyć trochę pieniędzy i kupić poważniejszy sprzęt, niż kupować byle co i potem wymieniać co pół sezonu, albo niestety właśnie tracić ryby, czy tracić zestawy. No ja miałem to szczęście, że udało mi się odzyskać ten zestaw. Miałem to szczęście, że na końcu była taka ryba i wyjątkowo nie chciała opuszczać tego terenu, bo równie dobrze taka płoć mogła wciągnąć mój spławik i wypłynąć gdzieś na końcu jeziora. Także ja teraz muszę robić zestaw na nowo, a przy okazji wam trochę o nim opowiem. Ściągnę teraz trochę tej skręconej żyłki, dojdę do nowej. Dużo tego nie będzie, dlatego że kawał żyłki odstrzeliłem. I zanim jeszcze zacznę wiązać zestaw, to wystrzelę znowu dwie garście mojej zanęty po to, żeby utrzymać tą rybę, no bo jednak jeszcze parę dobrych minut nie zarzucę. Bajka. Zaczynam oczywiście od koralika. Koralik potrzebny jest po to, żeby mimo małego węzła, mimo małego stopera, mój spławik przez ten stoper nie przechodził. Koralik ma maleńki otwór w środku, a cały jego obwód jest znacznie większy, także spławik idealnie się na tym zatrzyma. Potem oczywiście spławik. Z racji tego, że ten spławik jest tak mocno wyporny, łezka 2,5 gramowa. I teraz maleńki, maleńki krętlik, do którego za chwilę przywiążę przypon. Dwie śruciny sygnalizujące tuż za krętlik. Potem około 50 cm przerwy. Śrucina do utrzymania oliwki. Oliwka. I tutaj pójdzie reszta obciążenia głównego. Za chwilę będę wyważał spławik. Ale to nie koniec jeszcze. Teraz jeszcze od obciążenia głównego. Około 70 cm wyżej. Jeszcze jedna śrucina, której zadaniem będzie przytrzymanie, odsunięcie mojego spławika od całego zestawu, żeby to się po prostu nie plątało. Na przypon Rive 014 i na koniec przyponu Milo Ascarp numer 12. Duży, bardzo mocny hak, ale łowię daleko, zacinam mocno, także chcę, żeby mój hak był w 100% gotowy na każdy opór, jaki tam napotka. A z racji tego, że łowię i tak na trzy duże kukurydzy, to tutaj grubość tego haka nie ma raczej większego znaczenia. A przynajmniej nie powinno to za mocno przeszkadzać. Ja mniej więcej pamiętam, jaki miałem grunt, ale oczywiście zaraz trzeba będzie to dokładnie wymierzyć. Ale już mniej więcej w tym miejscu z kawałka żyłki zrobię sobie stoper. Na razie go zacisnę lekko, tak żeby było można go bez problemu przesuwać. Jak już wygruntuję zestaw idealnie, wtedy zacisnę go mocniej i w końcu zacznę łowić, mam nadzieję. Zestaw wygruntowany. I słuchajcie, i tak to wygląda. Nie ma tutaj nic super skomplikowanego. Ważna jest prostota. Ważne jest to, żeby zestaw zrobić tak, żeby latał dobrze, spisywał się idealnie. No i przede wszystkim, żeby się nie plątał, bo plączący się zestaw to jest zmora każdego wędkarza. Trzeba tego unikać jak ognia, szczególnie kiedy biorą ryby. No mam nadzieję, że ta ławica, która podeszła ewidentnie w momencie, kiedy urwałem zestaw, jeszcze tutaj jest, w razie czego zaraz podnęcę jeszcze troszkę. Mam nadzieję, że jeszcze dobrą godzinę mam na wędkowanie. Wędka, której używam, to Mivardi Superior Match 4,5 metra. Wielokrotnie na odcinkach wspominam o tym zestawie. Do tego kołowrotek Mivardi Demon 3000. Zestaw nie jest najtańszy na świecie, ale jest naprawdę super. Tak jak wspominałem, jednocześnie jestem w stanie holować tym zestawem naprawdę bardzo duże ryby, nawet niewielkie karpie, ale i leszcze, i liny,
a jednocześnie mam Friday's Hallu, nawet niedużych płoteczek, także zestaw moim zdaniem super fajny. Jeżeli szukacie czegoś na lata już, no to myślę, że idealna opcja dla Was. Ja póki co jestem bardzo zadowolony z tego kijka, a trochę już na niego łowię. Ale teraz dość gadania, mam nadzieję, że wiecie wszystko już o moim zestawie, wiecie na co złapałem moją nową życiówkę. Teraz tylko włączyć kamerę sportową i mam nadzieję, że uda się nagrać haul jeszcze chociaż jednej pięknej płoci. Nie bardzo mam ochotę, ale czas powoli kończyć wędkowanie. Jest jeszcze dosyć wcześnie, bo jest po 17 i ryby biorą jak wściekłe, ale po pierwsze biorą ryby nieduże i to teraz naprawdę biorą małe płoteczki i tylko małe płoteczki, nic więcej. Zakładam 3-4 kukurydze, zakładam ciecierzycę, groszek, donęcam, nic się nie zmienia. Weszła taka ławica drobnej płoci, że nie jestem w stanie się przez nią przebić. Druga rzecz jest taka, że żyłka, której używam, to naprawdę jest koniec świata. Ja nie chcę Wam mówić, co to jest za firma na 3 kukurydze. Nie chcę Wam mówić, co to jest za firma, bo tak na dobrą sprawę nawet nie wiem. Słuchajcie, ja to znalazłem w szafce zapakowaną bardzo dobrze, czyli to jest nowa, w teorii nowa żyłka. Jakąś żyłkę, nawet nie wiem skąd ją mam, chyba z jakichś zawodów wędkarskich. A nie było czasu zamówić porządnej żyłki, dlatego ją użyłem. I teraz łapię może na ten zestaw 40 minut i już żyłka skręca się okrutnie, po prostu okrutnie. Zobaczcie, co tu się dzieje na kołowrotku. Także każdy mój rzut w zasadzie to jest odplątywanie przylotek, to są problemy z zestawem przy zacięciach i tak dalej. A do tego, tak jak mówię, no te ryby, które biorą, są naprawdę, naprawdę malutkie. Jutro ruszam na szczupaki i to jest jakby absolutnie niezmienne. Na pewno jutro ruszam ze spinningiem. Także najnormalniej w świecie po prostu pod nęcę. A przez moment myślałem, że może troszkę większa, ale nie. Zobaczcie. Cały czas takie maluszki. Takie średnie płoteczki. Także to, co mam wyciągnięte, już wrzucę do wody. Na pewno znajdą się tutaj chętne płotki, które skorzystają z tej wyżerki, a ja resztę zabiorę do siebie, do domu. Może mój tata zabierze resztę i ruszy jutro nad wodę. Ja, tak jak wspominałem, samego rana jutro ruszam ze spinningiem. Słuchajcie, no podsumowując, dzień ciekawy, bardzo ciekawy. Kolejny zupełnie inny dzień nad wodą. Pierwszy dzień był taki, że masa brań od samego początku, bez żadnego nęcenia. Drugi dzień był taki, że również było dużo brań, ale... O, troszeczkę może większa. Również było dużo brań. O, minimalnie. Również było dużo brań, były fajne płocie. A zabawa była super fajna, ale zupełnie inne warunki, a dzisiaj znów kompletnie inne warunki. Dzisiaj zupełnie nie wieje, za to bardzo pochmurno i tak jak mówiłem, no przyjechałem tutaj z informacją od miejscowego wędkarza, że ryby nie biorą w ogóle, nie ma żadnych brań i rzeczywiście tak było, nie miałem przez pierwszą godzinę praktycznie dotknięcia. Podnęciłem, zmieniłem zestaw raz, drugi, poprawiłem głębokość i dopiero po godzinie zaczęły się jakieś pojedyncze brania, potem coraz lepsze, a teraz jest Eldorado. Co prawda nie są to duże płocie, nie mogę się wstrzelić w tą większą, myślę, że pływają tutaj na pewno, ale jest taka ilość tej drobnej, średniej płoteczki, że to nie jestem w stanie się przebić. Nie jestem jakoś super mocno zły, złowiłem życiówkę, złowiłem inną piękną płoć, też ponad 30 cm, także ja jestem zadowolony. Te 3 dni w sumie, 3 wyjazdy i na każdym naprawdę fajne płocie, także no, czego chcieć więcej. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie mojego sprzętu, odnośnie łowiska, odnośnie nęcenia i tak dalej, pamiętajcie, że zawsze możecie zapytać w komentarzu, zawsze możecie napisać do mnie na fanpage. Z przyjemnością za każdym razem Wam odpowiem. Nie zawsze tego samego dnia, bo po prostu czasami to jest fizycznie niemożliwe, ale jeżeli tylko mam chwilę czasu, to zawsze wszystkim odpowiadam. 2-3 minuty dosłownie jeszcze połowie. Zaraz pokażę Wam 2 największe ryby. Zbieram się do domu, a my widzimy się na kolejnym odcinku. Muszę się pośpieszyć, bo zaczęło padać. Nie ma dzisiaj tych ryb za dużo. Naprawdę nie za wiele, ale ta najważniejsza absolutnie jest. Ta 30, ups, bardzo żwawa, ona już do wody. A tą zaraz Wam wypuszczę drugą kamerą. Uff.
Reszta ryb oczywiście również do wody. A teraz żegnam się z wami raz jeszcze. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia.